To jest pytanie, które nam cały czas powraca i się nad nim zastanawiamy. Gdyż tak się składa, matematyka jest taka, że było nam dane urodzić się już po sprawie Grzegorza Przemyka. To jest... Naprawdę zazdroszczę. No właśnie, tak się złożyło dziwnym trafem. I sporo rozmawiałyśmy o tym wcześniej, też kiedy pan mówił o tym na gali wręczenia nagrodnika, że dla naszego pokolenia ta książka jest trochę o historii, której tak naprawdę nie znamy, że ze szkoły to było jedno zdanie, sprawa Grzegorza Przemyka, maturzysty, który zginął, zakatowany, koniec tematu, jakby wzmianka w podręczniku jednym zdaniem. I zastanawiałyśmy się, czy kiedy pan pisał tę książkę, to myślał właśnie też o naszym pokoleniu, że to trzeba nam pokazać, czy to jest może zaskoczenie, że to do tak młodych ludzi tak dobrze trafiło, bo wiemy, że trafiło. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że tu jestem i trafiłem bez problemu. A teraz odpowiem na pytanie. Nieraz tak mówię, że to mi zależało na tym młodym pokoleniu, ale tak naprawdę to pisałam to dla siebie. To było takie moje rozliczenie z tym PRL-em. A to ja to w zasadzie jak poczytałem już na koniec, po raz tam któryś czytałem tą książkę i tam widziałem ile jest nazwisk, ile nie wiem, ile wydarzeń, ile faktów, to pomyślałem sobie, że też się tak trochę ucieszyłem, bo jak korekta robiła przypisy do tej książki, to się pojawiały takie rzeczy, żeby wyjaśnić, co to jest PZPR, co to jest ZOMO, co to jest, nie wiem, tam Piszczak, ktoś tam. Pomyślałem sobie, jacy szczęśliwi ludzie, że oni tego wszystkiego mogą nie wiedzieć i to trzeba wszystko wyjaśniać. A ja niestety wszystko to wiedziałem i pisałem to, to miało być takie rozliczenie z tą sprawą, bo ta sprawa była dla mnie bardzo ważna i mnie przeorała wtedy, w tym 83 roku i była dla mnie czymś, co mnie kształtowało przez lata i nie wiem, często to powtarzam, że jak pisałem tą książkę, to poczułem tamte emocje, takie wkurzenie, bezradność, że nic nie można zrobić, że to ze wszystkich stron nas to zło otacza i tak tkwiłem w tym i to pisałem, ale nigdy nie pomyślałem sobie, że to może, oczywiście pisałem dla swoich dzieci, żeby kiedyś może to przeczytały, ale nie wiedziałem, że to do waszego pokolenia trafi, bo skąd miałem to wiedzieć, bo to była taka sprawa, trochę mi się kojarzy ta polityka historyczna, która teraz jest i ta sprawa, to kojarzy mi się z takimi kombatantami, którzy przychodzili do nas do szkoły i to było już nudne, bo ciągle przychodził ten sam facet i powiedział tą samą historię i to było takie... Po nas też przychodzili. Ale bez fajerwerków. Bez fajerwerków to było i pomyślałem sobie, że ta sprawa Przemyka, to ją tak przemieli, jest taki wiersz Sadowskiej chyba, że ona pisze o tym pogrzebie Grześka i pisze, że jesteśmy dla nich gumą do rzucia, którą się tak przeżuwa. Nie jestem taki dobry, nie pamiętam tych wszystkich wierszy, ale miałem wrażenie, że to świetnie oddaje to, co się stało z tą sprawą. Taka przeżuwana przez media, coraz bardziej wyrzuta, coraz bardziej tam, no takie, taka celebra, jak jest teraz. 12 maja, więc jest migawka w Teleekspresie, Plac Zamkowy, Jezuicka, migawka z procesu, naukowiec z IPN-u. I to raczej odstrasza od tego, żeby się tym zająć. Więc myślę, że też byłem trochę ofiarą, jak chodziłem po tych wydawnictwach i pytałem się, czy by to wydali, to oni mówili, nie, no to wszystko wszyscy wiedzą, nuda. Bo dedykacja tej książki jest właśnie dla pana dzieci. Też zastanawiałyśmy się nad tym, jak pan, jako ojciec, jak się pisało taką książkę, bo przecież te sceny są wstrząsające. Ta więź matki i syna tutaj jest oddana w tak piękny sposób. To jest takie zadanie do wykonania. No, ja przecież jestem odporny, bo nie o takich rzeczach pisałem. Nie wiem. Zaczynałem w jakimś 87 roku na Powielaczu, a do dzisiaj piszę.
więc to były różne formy i różne teksty, ale pisałem też o okropnych rzeczach i zawsze mi się to udawało nie ronić łez. No. Przy tej książce ani razu? No nie. Jak teraz, prawdę mówiąc, to jest tak, jak ją pisałem, to to była tylko ciężka praca i ciężka robota, ale jak ktoś nagrał audiobooka i tak sobie go puściłem i zacząłem tego słuchać, już zapominając, bo przecież nie pamiętam tego, co napisałem, to prawdę mówiąc, też mi taki gul w gardle powstał w pewnym momencie, ale nie miałem takiej świadomości, że ta książka wyciska łzy. To pierwsza redaktorka mi powiedziała, że się popłakała, jak ją czytała. No ja w piątek się popłakałam w autobusie przez pana, chciałam powiedzieć. Widziałam to. Nie, no strasznie mi przykro, ale ta historia była właśnie taka... Ja nie wiedziałem, że ona wyciska łzy, bardziej wydawało mi się, że ona taki buduje gniew, bo we mnie było taki gniew, jak to pisała, i bezradność. I tak mi ludzie mówili, że to jest, po przeczytaniu tego człowiek ma takie poczucie, że nie wszystko dobrze nam się udało przez te ostatnie 27 czy 8 lat. Tam są takie fragmenty w tej książce, w których widać tropy, których nie mógł pan podjąć, albo których nie dało się podjąć, bo na przykład zapraszamy do archiwum w 2061, albo ludzie, którzy mogliby rozmawiać, a nie chcieli. I zastanawiałam się, czy to pana nie zniechęcało, czy wręcz nakręcało, żeby robić to dalej. Kiedy to przychodziło? Bo taka czysta praca reportera, no przecież to nie jest tekst, na którym pan siedział tydzień i co jakiś czas przychodzi coś takiego, złapałem coś, chciałbym to napisać, a oni mi mówią za 50 lat. Nie, to głównie był ten taki pan, gdzie wszędzie dostawałem, bo to tak, nie wszyscy znajomi się chcieli spotkać, ale to rozumiałem, bo oni mają traumę. Ta dziewczyna Przemyka nie chciała się ze mną spotkać, główny świadek się ze mną nie chciał spotkać. I Cezary F. książkowy. Cezary F. Kto się jeszcze nie chce, chociaż on był bliski taki podjęcia decyzji, ale ojciec mu zabronił, on jest pod dużym wpływem ojca. Ale gorzej było, jak na przykład docierałem, tam próbowałem odtworzyć, czegokolwiek się dowiedzieć o matce Sadowskiej. Czyli to jest taka kobieta, która wyjechała przed wojną do Paryża szukać pracy. I to po prostu była jakaś tragedia. Jakieś dokumenty są tutaj na AWF-ie, ale zdobyć je to było tak, że wystąpiłem o te dokumenty, które tam po niej zostały, bo ona była doktorem wychowania fizycznego, pisała podręczniki i się dostałem od rektora takie pismo, że muszę to w trybie dostępu do informacji publicznej złożyć, ale nawet złożyłem taki wniosek, ale on gdzieś przepadł, później trzeba było jeszcze raz. W końcu zmienił się rzecznik prasowy i znowu od początku miałem to załatwiać, więc pomyślałem sobie, że dla jednego akapitu czy dwóch byłoby to bardzo trudne, żebym jeszcze z nimi walczył miesiącami. Tak widzę, to jest nagrywane. Z panią Mają Komorowską, która jest cudowną osobą, to chyba też autoryzacja ze 3 tygodnie trwała, a to jest akapit. 2 akapity, które tam użyłem. Pamiętam, że było tak, że na trop tej matki Sadowskiej trafiłem w listach, które Sadowska zostawiła w ośrodku Karta. Już tak państwo do niej, do tych dokumentów nie zajrzycie, ponieważ te dokumenty zdeponowała Marzena Urban. Jak się dowiedziała, że ja szukam w nich i czytam, to zablokowała do nich dostęp. Ale tam był list takiej pani, którą znalazłem w Stanach Zjednoczonych, która była przyjaciółką domu i starszej pani i Barbary Sadowskiej. I znalazłem do niej maila, więc ona bardzo szybko odpisała, skąd pan ma mojego maila i skąd pan wie, że ja to ja. Więc tak delikatnie jej odpisałem, że znalazłem w takim liście. No i po 2 tygodniach zadzwonił prawnik do mnie i powiedział, że nie mam prawa wykorzystywać ani jednego zdania z tego listu, bo to jest tajemnica korespondencji. No i takich rzeczy było mnóstwo. Ale nie.
bardzo żałuję, że więcej osób się ze mną nie spotkało, ale no, tak krawiec staje, kraje jak mu materii staje, a mnie no, tych materiałów było mnóstwo, żeby coś z tego wykroić. Oczywiście, gdyby się ci wszyscy ludzie ze mną spotkali, to pewnie ta książka byłaby lepsza, bo to zawsze tak jest. Ale nie mam no, siły walczyć. A z tymi dokumentami, do których... I to jest ta cała paranoja pracy historyka, docierania do archiwum. W tym archiwum, to jest prymasowskie archiwum z tą sprawą, bo mnie ono bardzo interesowało, bo chodziła plotka, że tam jest takie oświadczenie, czy zeznanie któregoś z tych milicjantów, który był na jezuickiej i wszystko opowiedział naprawdę jak było, a później zginął w tajemniczych okolicznościach. No to tak jak trochę spiskowa teoria dziejów, ale dotarłem do tego, poprosiłem, bo to archiwum jest zdeponowane w ośrodku Karla i poprosiłem o dostęp, no i tam po 2 tygodniach dostałem odpowiedź, że niestety nie mogę do tego zajrzeć i tam chyba po 50 latach będę mógł do tego zajrzeć, ale dali mi spis wszystkich dokumentów, które są w archiwum. No i to jest tak pilnie strzeżona tajemnica, że te dokumenty są rozrzucone tam w 5 czy 6 miejscach, ale one wszędzie są już jawne, wszędzie można je przeczytać, ale tajemnica nadal jest. Nie, a odpowiedź na to pytanie brzmi nie zniechęcało mnie. Ta odporność reportera jednak. Kiedy zobaczyłam tę książkę, zobaczyłam ten tytuł, żeby nie było śladów, no to miałam takie skojarzenia, no, że wiadomo, no, bić tak, żeby nie było śladów, czyli to będzie książka o okrucieństwie milicji. Ale kiedy zaczęłam czytać, to okazało się, że ten tytuł ma o wiele szersze znaczenie, że to tak naprawdę nie jest książka o tej jednej sprawie, tylko o całym systemie, który jakby buduje to kłamstwo i jest zbudowany do tego, żeby to kłamstwo umacniać. No tak, ale to też od początku miałem takie przeświadczenie, że ja chcę opisać o tym kłamstwie, które jest. Taką moją ulubioną książką to była Struktura kłamstwa Piotra Wierzbickiego i on tam przez lata zbierał takie wycinki prasowe i systematyzował to PRL-owskie kłamstwo. A ja sobie tu pomyślałem, że tutaj jest takie studium przypadku. Jest mnóstwo dokumentów, jest prasa i to najlepiej jak się dzisiaj ogląda, to jest taka kłótnia w tych dokumentach Urbana z kimś, bo ukazał się list siły Nowickiego w podziemiu oczywiście i on pisze o wszystkich manipulacjach przy sprawie Przemyka i resort, który, bo wszystkie artykuły idą przez resort, jest tam specjalna taka grupa powołana, która albo cenzuruje te wszystkie dokumenty, które, wszystkie artykuły, które się ukazują, albo sama pisze. No i dostaje, a takim super redaktorem tej grupy jest Jerzy Urban. I właśnie, żeby dać odpór Sile Nowickiemu, który jest obrońcą w zasadzie, nie, adwokatem Sadowskiej, to do Urbana trafia to pismo Siły Nowickiego, no i on mówi, że ci z resortu, którzy odpisali, no to słabo to zrobili, bo to nie ma tej werwy, nie ma tego stylu i naprawdę w sposób, jakby to powiedzieć, no literacki to jest o wiele lepsze, a w sposób takiego draństwa i świństwa, które robi temu Sile Nowickiemu i sprawie, no to jest straszne, odrażające, że to facet, który będąc rzecznikiem rządu jeszcze bywa na usługach resortu. No i ukazuje się ten list. No i jak się ma całą tą dokumentację i widzi w jaki sposób ten wykreśla poszczególne zdania w tym artykule, którzy funkcjonariusze SB napisali i wstawia tam lepsze zdania, przynosi środek, koniec do tyłu, no to i każdy sobie może dzisiaj ten tekst znaleźć, on jest podpisany Jerzy Nowomiejski, chyba tak, jeśli dobrze pamiętam, bo tak on podpisywał te swoje artykuły. No i ja myślę, że jak czytelnik w 1984 roku, w kwietniu, czy to w marcu się ukazał ten tekst, czytał ten tekst, to nie miał pojęcia,
kto stoi za. Jak dzisiaj wiemy, że to Jerzy Urban napisał, to zupełnie inny ma wydźwięk. No i fajnie, kilka takich dokumentów tam znalazłem, które w innym świetle pokazało tą sprawę. Ale naprawdę Was interesują te zamierzchłe czasy? Naprawdę. Nie zmuszali nas. Dla mnie to było fascynujące, te wszystkie właśnie sposoby, na przykład, żeby tych świadków jakoś zdyskredytować, że narkomania, że homoseksualizm, że pijaństwo. Karate, historia z karate. Że... No dobrze, a teraz jak jest? No właśnie, przepraszam, bo odróżnię. A Piątek, który napisał o Macierewiczu, to nie jest no tak, ale na przykład, narkomanem, nie wiem, czy homoseksualistą. No głównie narkomanem w tych narracjach. Ale, bo ja przepraszam, od razu uwielbę zdanie, bo pan na pewno będzie mógł to kontynuować, bo kiedy na Galinikę pan odbierał nagrodę i mówił trochę o takich przestrogach z tej historii dla nas tu i teraz, to ja na przykład spotkałam się z takimi reakcjami pod tytułem chyba trochę przesadza, przecież nikt nie zginął, może te analogie są za mocne. I właśnie stąd pytanie, czy to rzeczywiście niczym się nie różni? Nie, no pewnie, że się różni. Na przykład profesor Sawczuk, czy Sawczuk, profesor Sawczuk brał tylko kosz wędlin i słodyczy trochę za przygotowanie ekspertyzy, a dzisiaj agencje PR-owskie od zarządzania kryzysowego, myślę, że biorą tak 20 tysięcy euro za miesiąc pracy, a może 100 tysięcy euro. Zależy jaka sprawa. Za taką sprawę to by chyba dużo wzięli, żeby przykryć czymś innym. No i różne sprawy. Ja nie mówiłem, że wtedy się mordowało i dzisiaj się morduje i zaciera ślady. Chociaż jak patrzę na sprawę Stachowiaka we Wrocławiu, no to na razie nic o niej nie wiemy. A być może za jakiś czas się dowiemy czegoś więcej. No ona strasznie podejrzanie wygląda. Ale chodzi mi o funkcjonowanie propagandy. I to jest naprawdę, jak patrzę, w jaki sposób się walczy dzisiaj z sędziami i mówi, że jeden ukradł kiełbasę, a drugi wiem co tam, jest sędzią na telefon i to są dwa czy trzy takie przykłady, które nawet na billboardach, no to ja pamiętam, jak się wtedy tych sanitariuszy rozpracowywało. Nie wiem, sędziów jest 10 tysięcy, a sanitariuszy pewnie było 20 tysięcy. I jak któryś był pijany, no to jechała tam ekipa dziennika telewizyjnego i robiła główne materiał, w Trybunie Ludu się ukazywało w Życiu Warszawy, w programach informacyjnych, że pijany sanitariusz. No i takich przypadków było, jak szukałem je w gazetach, no to co jakiś czas się pojawiały. Pijany sanitariusz, sanitariusz okradł pacjenta, sanitariusz uderzył pacjenta. Później one się nawet, kilka było spraw nawet sądowych i te sprawy sądowe kończyły się czasem się kończyły tragicznie dla tych, którzy w to byli zamieszani. Ja nie ustalałem, czy to była prawda, czy nie, ale była taka, zapomniałem nazwę, Barbara lekarka, która napisała nawet książkę o tym wszystkim, która była ofiarą w ten sposób, że potrzeba było zrobić wcześniej proces w służbie zdrowia, żeby przygotować społeczeństwo na to, że sanitariusze mogą bić, mogą okradać i są nieuczciwi. No to jak patrzę i szukam analogii, jak się robi propagandę, no to jest to podobne. No dzisiaj jest lepiej, bo są jeszcze jakieś media niezależne. Ale wtedy też była wolna Europa, prasa podziemna, chociaż nie miała takiego dotarcia jak teraz.